Waszyngton przypomina strefę wojny. Ważna zmiana, problemy z inauguracją Joe Bidena. Próba przełożona. Gwardia na ulicach. Próba inauguracji prezydenta elekta USA Joe Bidena została przełożona z niedzieli na poniedziałek. Powodem były niepokojące doniesienia amerykańskich służb, podaje serwis Politico. W Waszyngtonie na ulicach widać członków Gwardii Narodowej. Do stolicy USA ma ich przybyć łącznie 26 tysięcy. Już teraz w Waszyngtonie jest więcej amerykańskich żołnierzy niż łącznie w Iraku i Afganistanie. Zaplanowana na poniedziałek 18 stycznia podróż prezydenta elekta pociągiem przewoźnika Amtrak z Wilmington w stanie Delaware do Waszyngtonu również została odwołana z powodu zwiększonych obaw o bezpieczeństwo. Po zeszłotygodniowych zamieszkach w Waszyngtonie siły bezpieczeństwa zamknęły teren Kapitolu i oczekuje się, że Gwardia Narodowa wyśle 26 tysięcy żołnierzy do pomocy w jego ochronie. Kongresmeni i najwyżsi rangą urzędnicy resortu bezpieczeństwa krajowego są zaniepokojeni doniesieniami o rosnących zagrożeniach związanych z inauguracją 20 stycznia, a FBI ostrzegło weekend przed zbrojnymi protestami we wszystkich 50 stanach, podaje Politico. To ona ma odpowiadać za bezpieczeństwo inauguracji. Ekipa Bidena zatrudniła Lisę Monaco, byłą doradczynię do spraw bezpieczeństwa krajowego w administracji byłego prezydenta Baracka Obamy, aby służyła jako tymczasowy doradca do spraw bezpieczeństwa w okresie inauguracji. Monaco, którą Biden mianował na zastępcę prokuratora generalnego, wstrzymała swoje działania związane z nominacją, pracując nad przekazaniem władzy w sprawach bezpieczeństwa, podaje Politico. Pani Monaco będzie pomagać prezydentowi elektowi i współpracować z nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego, nowym doradcą do spraw bezpieczeństwa krajowego oraz obecnymi urzędnikami i funkcjonariuszami do spraw bezpieczeństwa i organów ścigania, w tym z tajnymi służbami Stanów Zjednoczonych, nad ich planami w kwestii inauguracji, przekazał w oświadczeniu rzecznik do spraw przekazania władzy. Zważywszy na istniejące zagrożenia, w tymczasowej roli pani Monaco będzie koncentrować się wyłącznie na okresie poprzedzającym inaugurację. Prezydent elekt poinformowany o zagrożeniu Biden otrzymał w środę informacje o zagrożeniach ze strony FBI, Secret Service i funkcjonariuszy bezpieczeństwa narodowego. W ciągu tygodnia od ataku na Kongres przez tłum, w skład którego wchodzili terroryści i brutalni ekstremiści, kraj wciąż dowiadywał się więcej o zagrożeniu dla naszej demokracji i możliwej dalszej przemocy w najbliższych dniach, zarówno w regionie stołecznym, jak i w miastach na terenie całego kraju. To wyzwanie, które prezydent elekt i jego zespół traktują niezwykle poważnie, napisano w oświadczeniu ekipy przejściowej Demokraty. Centrum miasta przypomina strefę wojny. Waszyngtonu przed inauguracją Joe Bidena już zabezpiecza ponad 10 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej. To więcej niż Amerykanie mają łącznie oddziałów w Iraku i Afganistanie. Centrum miasta przypomina strefę wojny, a mieszkańcy są pełni obaw. Docelowo amerykańskiej stolicy chronić ma w środę, dzień zaprzysiężenia Bidena, aż 26 tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej z kilkudziesięciu stanów. Oznacza to, że jeden gwardzista przypadać będzie na około 25 mieszkańców dystryktu Kolumbii. A do tego dochodzą jeszcze innego rodzaju siły bezpieczeństwa, w tym policja z kilku stanów oraz jednostki federalne. Na Kapitol od szturmu z 6 stycznia nie ma dostępu, chronią go ogrodzenia i kilkuset żołnierzy z bronią długą. Wojskowi są także wewnątrz Kongresu. W trakcie debaty nad impeachmentem prezydenta Donalda Trumpa w Izbie Reprezentantów żołnierze przesiadywali lub leżeli na parlamentarnych posadzkach wśród obrazów i posągów. To wzbudziło troskę mieszkańców Waszyngtonu, którzy w mediach społecznościowych zaczęli nawet zbierać fundusze, by przekazać oddziałom jedzenie oraz koce. Odzew był na tyle szeroki, że Gwardia Narodowa musiała wydać oświadczenie, w którym dziękując za chęć wsparcia podkreśliła, że nie może przyjmować żadnych datków. Po scenach chaosu z 6 stycznia mieszkańcy miasta są wdzięczni żołnierzom i często zza ogrodzeń ślą im słowa otuchy. Przed nadchodzącymi dniami w stolicy USA panuje strach, tym bardziej że wojsko i władze ostrzegają, że zagrożenie jest realne.
Miasto przypomina strefę wojny. Żyję tutaj już kilkanaście lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem, przyznaje Alex, który mieszka na Chinatown, do kongresu piechotą 15 minut. Mężczyzna zamierza najpóźniej w weekend zrobić zakupy, a potem nie wychodzić z domu, tak jak zalecają to mieszkającym w centrum miejskie władze. Obawy ma także spotkana przez podkapitolem Laura. Widząc tyle oddziałów, czuję się nawet bezpiecznie, ale co będzie jak pojadą? Co będzie jak wtedy ktoś będzie chciał podłożyć bombę, tak jak ostatnio w nas chwilę? Pyta. 30-latka poważnie rozważa wyprowadzkę z centrum miasta na przedmieścia. Sprawdzają każdą studzienkę i każdą lampę, by zapewnić bezpieczeństwo. Mundurowi sprawdzają w centrum każdą studzienkę i przydrożną lampę, w nocy dokładnie je oświetlając, a nawet mierząc. Znaczną część ulic oraz 13 stacji metra już zamknięto, a koło kongresu chodzi się w labiryncie barierek. Przed gmachem parlamentu w czwartek, na 6 dni przed inauguracją, ustawione były krzesła dla gości wydarzenia. Mimo obaw Biden zamierza złożyć przysięgę na zewnątrz, nie wiadomo jeszcze, czy National Mall, wielkie błonia przed kongresem, będą w ten dzień otwarte. Uroczystość nie będzie przypominała tych, które pamiętamy z przeszłości. Władze miejskie oraz pobliskie Virginii i Maryland odradzają przyjazd do Waszyngtonu i zalecają obejrzenie ceremonii w telewizji w domu. Jakakolwiek podróż i tak byłaby mocno utrudniona. IOBNP, serwis internetowy umożliwiający wynajem lokali, anuluje wszystkie rezerwacje noclegów w obszarze metropolitarnym Waszyngtonu w tygodniu z zaprzysiężeniem. Od czwartku nie można także wynajmować rowerów miejskich, zamknięto także niektóre parkingi.